Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. O tym gościu wspominaliśmy Wam chyba już w 3 różnych odcinkach. Poznaliście również historię jego syna, Bolka Chrobrego, jego wnuka, Mieszka II, jego prawnuka, Kazimierza Odnowiciela i jego prawnuka Kazimierza Wielkiego. Generalnie nasz dzisiejszy bohater jest przodkiem wszystkich naszych władców z dynastii Piastów i na pewno mógłby być dumny ze swoich potomków, ale i oni mieli wielkie szczęście, że ich przodek był takim kozakiem. Był świetnym politykiem, lepszym strategiem niż Alex Ferguson, Sir Alex Ferguson, no i dawał jeszcze szpanerskie prezenty. Tylko kurde, czy on aby na pewno był nasz? Czy nie był przypadkiem wikingiem? Poznajcie naszego pierwszego historycznego władcę. Mieszka I. Już teraz w Historii bez cenzury. Bym wam powiedział, kiedy się urodził, ale nie wiem. I okej, ja rozumiem, że to dziwnie brzmi z ust historyka, ale pocieszam się tym, że nikt inny też nie wie. To znaczy, ktoś tam kiedyś rzucił jakąś datą, ale historycy nie uznali jej za pewną. To też po prostu przyjmuje się, że nasz dzisiejszy bohater przyszedł na świat przed 945 rokiem. Chociaż to i tak dość precyzyjne informacje w porównaniu z tym, co wiemy o przodkach Mieszka. Jego ojcem miał być Siemomysł, jego dziadkiem Lestek, a pradziadkiem Siemowit. Przy czym wiele osób jeszcze do niedawna uważało ich za postaci legendarne. Dopiero od stosunkowo niedługiego czasu historycy raczej przychylają się ku temu, że ci goście faktycznie istnieli, ale niewiele więcej jesteśmy w stanie o nich powiedzieć. Poza tym, że żyli na naszych ziemiach i podobnie Mieszko, tutaj zrodzony, stanął na czele Polan i wyniósł ich na zupełnie inny poziom. No, chyba że spytalibyście historyków niemieckich na początku XX wieku, bo oni mieli na ten temat inne zdanie. Jakie? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Otóż historycy na usługach niemieckiej propagandy postanowili udowodnić, że nasi przodkowie byli najzwyczajniej w świecie zbyt głupi na to, żeby założyć sobie swoje państwo i że w ogóle Polacy jako naród nie są w stanie rządzić sami sobą i jesteśmy wręcz stworzeni do bycia podległymi. A w ogóle fakt, że Polska powstała, zawdzięczamy najazdowi wikingów, na czele których stał właśnie Mieszko, który tak naprawdę to miał mieć na imię Dago. Trzeba przyznać, że jak na perfidną propagandę, to była ona uszyta dość zgrabnie. Zacznijmy od tego imienia. Czemu Dago, a nie Mieszko? Skąd w ogóle to imię? Miało to znaleźć swoje potwierdzenie w dokumencie, który nasz władca faktycznie wystawił. Dagome Judex, czyli Dagome sędzia, po polsku. O samym dokumencie wam za chwilę opowiem, ale na razie skupmy się na samym tym imieniu. Otóż z jakiegoś powodu uznano, że Dago to ani chybi imię normańskiego wojownika, który na czele ekipy wikingów przybył na nasze ziemię, no i jak to wikingowie mieli w zwyczaju, najpierw trochę porabował i pogwałcił, a potem stanął na czele plemienia Polan i rozbujał państwo. Ktoś się może teraz uśmiechać pod nosem, ale o dziwo linia obrony tej teorii była całkiem nieźle przygotowana i oparta na kilku, jakby nie było, faktach. Przede wszystkim powoływano się na to, że takie sytuacje już się w historii zdarzały. Na przykład na Rusi przez wiele lat panująca dynastia Rurykowiczów faktycznie została założona przez wikinga Ruryka. To on był przodkiem m.in. Tęgiego Popa Prańca, a z zawodu cara Rosji Iwana Groźnego. No a poza tym na naszych terenach faktycznie odkrywano pochówki wikingów i broń przez nich używaną z tamtego okresu. Czyli co? Może to jednak prawda? Przede wszystkim, jak już pewnie dobrze wiecie z odcinka o wikingach, nie było w tamtym okresie niczym wyjątkowym to, że chłopaki pracowali jako najemnicy, chłopcy od brudnej roboty i zabijali dla każdego, kto im tylko zapłacił. I w związku z tym znajdowano pochówki wikingów nawet w okolicach Konstantynopola i jakoś nikt nie twierdzi, że wikingowie założyli Konstantynopol. No ale okej, przejdźmy teraz do tego propagandowego zabiegu z imieniem Dago. Tutaj robotę niemieckim historykom bardzo ułatwił kopista, koleżka, który na usługach papieża przepisywał albo sporządzał skróty dokumentów. Gość generalnie nie był asem w robocie. Ja to w ogóle wyobrażam go sobie jako takiego stażystę, co to pierwszy raz przyszedł do roboty, jeszcze za bardzo nie wiedział co i jak i ktoś na dobry początek dał mu do ogarnięcia jakiś dokument od polskiego władcy. Wziął się ochoczo do pracy i spierniczył nam jeden z najważniejszych dokumentów w dziejach. O samym Dagome Judex jeszcze Wam za moment opowiem, ale na razie skupmy się na tym imieniu, bo są dwie opcje. Pierwsza jest taka, że kopista pierdyknął się po całości i źle odczytał pierwsze słowa dokumentu, które mogły brzmieć ego mesco dux i zapisał je jako Dagome Judex. No, mówiłem, że był cienki w robocie, aczkolwiek jest jeszcze druga opcja, czyli to, że faktycznie padało w oryginale słowo Dagome, przy czym było ono połączeniem imienia Mieszka, które przyjął na chrzcie, Dagobert, i jego starego imienia w łacińskim zapisie, Mesko. No, to chyba już jasne! A zatem Mieszko I, urodzony na naszych ziemiach, w latach 50. X wieku przejął tron po ojcu. Niestety nie znamy dokładnej daty rocznej, ani również nie mamy dokładnych informacji na temat tego, jakimi konkretnie ziemiami wtedy zarządzał. Najprawdopodobniej tymi. A zatem, jak dobrze widzicie, na tamte standardy Mieszko i tak był już wtedy całkiem poważnym graczem. Rządził największym ze słowiańskich krajów, w którym całkiem sprawnie działał system podatkowy, a wszystkiego pilnowało jakieś 3000 dobrze uzbrojonych wojów. Oczywiście, jeśli mówimy o pierwszych latach panowania Mieszka I, to nie możemy sobie tutaj nie rozwinąć tematu przyjęcia przez niego chrztu, co wprowadziło nasz kraj w świat zachodniej kultury. To znaczy, niby nie powinniśmy tego robić, aczkolwiek właśnie teraz to zrobimy, ponieważ wszystkie te kwestie omówiliśmy w odcinku o chrzcie Polski. Tam, jak sobie go obejrzycie, to dowiecie się wszystkich najważniejszych rzeczy, m.in. z czyich rąk przyjęliśmy chrzest, czemu to była bardzo ważna politycznie decyzja, no i jak ogromną rolę odegrała w tym wszystkim pierwsza katolicka żona Mieszka, Dobrawa. Po przyjęciu chrztu, mając już zupełnie inną pozycję i wsparcie Czechów, Mieszko mógł skupić się na tym, co, nie ukrywajmy, bardzo lubił, czyli na podbijaniu kolejnych ziem, na przykład Pomorza. Przy czym, wiecie, Mieszko nie był tylko świetny w prowadzeniu ataku, potrafił się też doskonale bronić, lepiej niż swojego czasu włoska reprezentacja, o czym przekonał się między innymi, i to bardzo boleśnie, Chodon. Nie Chodor, tylko Chodon, margrabia niemiecki podległy cesarzowi. Jego ziemie graniczyły z ziemiami Mieszka, który coraz bardziej rósł w siłę. To też Chodon postanowił, że zaatakuje go, zanim nasz władca jeszcze bardziej urośnie w siłę. W 972 roku ruszył ze swoją ekipą, ale pod Cedynią zagrodziła mu drogę ekipa dowodzona przez naszego Mieszka. Tam miało stanąć naprzeciwko siebie jakieś 4000 wojów, a większość z tych niemieckich została tam już na zawsze. A wszystko dzięki fantastycznemu, taktycznemu zagraniu Mieszka. Mieszko doskonale wykorzystał zróżnicowanie terenu. Przede wszystkim zdawał sobie sprawę z tego, że pod Cedynią jest bród na Odrze, czyli takie miejsce, w którym można przekroczyć rzekę bez używania mostu. Co więcej, zdawał sobie świetnie sprawę z tego, że wie o tym sam Chodon i na pewno tamtędy będzie chciał przeprowadzić swoje wojsko. To też i Mieszko umieścił tam część swoich wojów, natomiast pozostałą ekipę umieścił za wzgórzem nieopodal. Byli tam też łucznicy, ale to nadal nie koniec, bo była też trzecia ekipa, jazda, dowodzona przez brata Mieszka, i w ten sposób wojsko podzielone na 3 ekipy czekało na atak wroga. To co? Na bitwę? Do boju! Wrogowie ruszyli i komuś, kto akurat przypadkiem przechodziłby sobie obok, na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że ekipa Chodona szybciutko zmiecie naszych, bo nie tylko bez problemu przeszli przez rzekę, ale też zaczęli cisnąć nasze wojsko tam zgromadzone tak bardzo, że nasi chłopcy zaczęli uciekać w stronę Grodu, ale tak naprawdę tylko udawali. Wciągali Niemców w zasadzkę i jak tylko ci minęli wzgórze, to zasypał ich grad strzał, a jakby tego było mało, to ekipa, która wcześniej pozorowała odwrót, przegrupowała się i przeszła do kontrataku, ale to nadal nie koniec, bo przecież, jak pamiętacie, była jeszcze jazda dowodzona przez brata Mieszka. Ona też wtedy ruszyła i wjechała wrogom prosto w kakao. Jeszcze do niedawna pewni siebie Niemcy znaleźli się w kleszczach. Plan Mieszka udał się perfekcyjnie. Większość wrogiego wojska wyrżnięto w pień, a ci, którzy przeżyli, w tym Chodon, od tej pory robili po gaciach na samą myśl o naszym księciu i jego fantastycznych wojach. Lajsko pod Cedynią było tak potworne, że zaniepokoiło samego cesarza niemieckiego, który faktycznie stwierdził, że no kurczę coś, ten Mieszko za bardzo rośnie w siłę, ale nie chciał zaryzykować kolejnego łomotu, to też postanowił pogodzić Mieszka i Chodona. Wezwał ich do siebie, żeby ich uspokoić, ale nasz władca stwierdził, że w ogóle w dupie ma takie jechanie do cesarza, dostawanie reprymendy i jeszcze pewnie ściskanie ręki gościa, który go sam pierwszy zaatakował. Stwierdził, że nigdzie nie jedzie, ale żeby cesarz się za bardzo nie czepiał, to nasz władca wysłał jako takiego zakładnika swojego syna, Bolesława Chrobrego. Mieszko jednak wiedział, że cesarza nie ma co drażnić, więc musiał sobie znaleźć nowe ziemie do podbijania. Łakomym wzrokiem spojrzał więc na wschód. Tam jeszcze było sporo do zdobycia, ale teraz ktoś się może zastanawiać, no ale czemu ten Mieszko tak wojował bez przerwy? Wiecie, to nie była tylko kwestia polityki zagranicznej, ale również wewnętrznej. Trzeba było podbijać, żeby ze zrabowanych dóbr utrzymywać to ogromne, jak na ówczesne standardy, wojsko. Przy czym Mieszko nie używał wyłącznie tak prymitywnych metod finansowania państwa. Kwitł też handel i w kraju naszego dzisiejszego bohatera można było kupić naprawdę ekskluzywne towary. Tylko, no wiecie, nie laptopy, tylko ekskluzywne jak na tamte czasy, czyli na przykład futra czy szpanerskie ozdoby. O tak! Hajs się zgadza! Kiedy tron objął nowy cesarz, to zaczął dość agresywną politykę. Rozpoczął od Czech, które sprał strasznie, aczkolwiek jak w 979 roku postanowił wybrać się na polskie ziemię, to bardzo szybko przekonał się, że tak łatwo nie będzie w starciu z polskimi wojskami pod dowództwem Mieszka I. Dostał prawdopodobnie straszne lańsko i mimo, że nazywał się Heniek Kłótnik, to musiał się z naszym Mieszkiem dogadać. Zawarto sojusz, a wtedy bardzo powszechnym efektem ubocznym sojuszy były śluby. Mieszko pojął drugą już żonę, Odę. Guten Tag. Guten Tag, dzień dobry. Oda w ogóle była daleką krewną samego cesarza, więc w ten sposób Mieszko wrzenił się w naprawdę wysokie sfery. W ogóle w tamtym okresie była dość spora rotacja na cesarskim tronie. Kolejnym cesarzem został Otton III, który był całkiem dobrym ziomkiem z Mieszkiem I. Kto wie, może po części dlatego, że nasz władca na dobry start relacji wysłał młodemu cesarzowi w prezencie wielbłąda. Tak czy inaczej, ja wiem, że może ciężko w to uwierzyć, ale wtedy mieliśmy naprawdę fajne kontakty z Niemcami, czego nie można powiedzieć o naszych relacjach z Czechami, bo mimo, że Mieszko jakiś czas wcześniej brał od nich przecież chrzest, to teraz bez większych sentymentów ich po prostu najechał, czego efektem było zdobycie kolejnych ziem, które między innymi Mieszko opisał w pewnym dokumencie, który do dziś jest jedną z największych tajemnic średniowiecza. Chodzi o Dagome Judex, dokument, o którym już dzisiaj wcześniej wspomniałem. Co to było? To był opis granic państwa Mieszka I, ale tak dokładnie to był tylko skrót tego dokumentu spisany jakieś 100 lat później przez naszego pierdołowatego, kopistę, stażystę. I ja wiem, może ktoś się teraz czepi, że za bardzo cisnę po tym biednym kolesiu, no ale z drugiej strony jak mam po nim nie cisnąć? Gość był tak nieogarnięty w robocie, tak bardzo nie wiedział, co w ogóle przepisuje, że był przekonany, że wystawcami dokumentu byli władcy Sardynii. No ale dobra, zostawmy już tego biednego chłopa. Może faktycznie miał gorszy dzień w robocie. Po co był cały ten dokument? Po co było Dagome Judex? Mieszko w tym dokumencie opisywał granice swojego państwa i oddawał je pod opiekę papieżowi. Po co? Najprawdopodobniej głównie po to, żeby łatwiej było rozliczać świętopietrze, czyli podatek na rzecz papiestwa, ale też prawdopodobnie po to, żeby można było sprawniej zarządzać i w ogóle organizować kościelną administrację właśnie na wymienionych terytoriach. A ubocznym efektem był opis ziem pod panowaniem Mieszka I. To były całkiem spore terytoria, zresztą sami zobaczcie. Nie, serio, patrzcie, ja poczekam. Już? No to lecimy dalej, bo jest jeszcze jedno. Bo jest również teoria, według której Dagome Judex miało być spisane również po to, żeby zabezpieczyć drugą żonę Mieszka i dzieci z tego małżeństwa, ale to raczej mało prawdopodobne, a nawet jeśli to prawda, to niewiele to dało, bo jak dobrze pamiętacie, mam nadzieję, z odcinka o Bolesławie Chrobrym, to nasz pierwszy król ekspresowo wykopał Odę i swoje przyrodnie rodzeństwo z kraju, którym wspólnie mieli rządzić po śmierci Mieszka I, która to nastąpiła 25 maja 992 roku. Mieszko I był jednym z naszych najważniejszych władców i to naprawdę gigantyczne szczęście, że trafił nam się akurat w tak kluczowym momencie jak rozkręcanie państwa. No łatwo na pewno nie miał, bo musiał podejmować trudne decyzje, lawirować między sąsiadami, a jak trzeba było, to i poprowadzić wojsko w ciężkiej bitwie. Na szczęście w każdej z tych ról spisał się doskonale. Czy ja bym dał radę? Pff, nie mam pojęcia, być może nie, ale teraz przynajmniej mogę się o tym przekonać i wy również, bo w grze Ancestors Legacy, wydanej przez polskie studio z Gliwic, możecie wcielić się właśnie w Mieszka I i stanąć na czele Słowian. Swoją drogą okładka zaprojektowana jest specjalnie dla polskich graczy, a w środku, no poza grą, znajdziecie też naprawdę spoko artbooka, z którego dowiecie się, jak wyglądało uzbrojenie ówczesnego wojska. No i poza tym, jeżeli oczywiście macie ochotę, to możecie się wcielić też w lidera wojsk germańskich albo anglosaskich, ewentualnie wikingów, tylko wtedy musicie się liczyć, podobnie jak Heniek Kłótnik, z tym, że z państwem Mieszka I wcale łatwo nie będzie. Naprzód, słowiańska marynarko!